Drugi film będzie o narzędziach nauk przyrodniczych, ale zanim powiemy sobie o narzędziach, to chcę chwilę czasu poświęcić na to, czym się nauki przyrodnicze zajmują. Nauki przyrodnicze starają się zbadać świat wokół nas i zrozumieć, dlaczego jest właśnie taki, jaki jest. No i mamy tutaj do czynienia z pewną hierarchią, tak, z pewnym podziałem, który tak naprawdę jest dość sztuczny i dzisiaj wszystkie te trzy nauki, wszystkie te trzy podejścia, wszystkie te trzy perspektywy tak naprawdę zlewają się w jedno. No, ale można powiedzieć, że fizyka zajmuje się badaniem własności podstawowych cegiełek, z jakich zbudowana jest materia i tego, jak one ze sobą oddziaływują. Co się stanie, jeżeli zbliżymy takie dwie cegiełki do siebie? No na przykład, co to są atomy i co jest w środku atomu? Dlaczego te atomy zachowują się tak, jak się zachowują? Co jeszcze można wywnioskować, badając strukturę tych atomów? A co będzie, jeśli kilka atomów zbliżymy do siebie? To zabawne, ale fizyka stara się też odpowiedzieć na pytania o własności największego z istniejących systemów, czyli całego wszechświata. Fizyka ma najwięcej do powiedzenia o własnościach najmniejszych i największych struktur, jakie znamy. Skąd to zainteresowanie fizyką? No stąd, że uważamy, że cały ten cudowny świat, który znacie, wszystko to, co obserwujemy, także naszymi zmysłami na co dzień, wszystko to, co przeżywamy, także i fenomen życia i to wszystko, co życie ze sobą niesie, emocje dobre, złe, radość, poczucie bezpieczeństwa albo wprost przeciwnie, niepokój, to wszystko ma swoje podstawy tak naprawdę w tych prostych regułach oddziaływań pomiędzy tymi elementarnymi cegiełkami. Stąd, żeby zrozumieć świat, warto jest starać się zrozumieć prawa rządzące zachowaniem się tych cegiełek. Chemia zajmuje się bardziej skomplikowanymi układami, bardziej złożonymi obiektami. Bada możliwości stworzenia i własności związków chemicznych. Okazuje się, że jeżeli weźmiemy wiele atomów, to własności tego, co powstaje w ten sposób, są tak skomplikowane, że do ich wyjaśnienia trzeba było kiedyś stworzyć tak naprawdę odrębną dziedzinę wiedzy, odrębną dziedzinę nauki, czyli chemię. Ale dzisiaj już różnica pomiędzy chemią i fizyką powoli się zaciera. No jeszcze bardziej złożone zjawiska dotyczą fenomenu życia i tym z kolei zajmuje się biologia. Ach, powinienem jeszcze powiedzieć, zanim przejdę na kolejną stronę, że to wszystko odbywa się w języku, który spina tą całą wiedzę. Tym językiem jest matematyka. Dlatego jest tak bardzo ważne, żeby uczyć się matematyki. O matematyce mówimy, że jest językiem przyrody. I nie wiadomo, dlaczego tak jest tak naprawdę. To jest bardzo ciekawe pytanie. Dlaczego matematyka, którą tworzymy, matematyka, która oderwała się już od takich najprostszych, wynikających z codziennego doświadczenia działań arytmetycznych, dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, dlaczego ona tak dobrze pasuje do tego języka, dlaczego ona może być językiem przyrody, dlaczego przyroda jest w stanie odpowiadać na nasze pytania w języku matematyki. Tyle na temat nauk przyrodniczych, a w trzecim filmie przejdziemy do narzędzi nauk przyrodniczych.